Ogromny stres i to jest stres wszystkich nas, napięcie. My się tego bardzo też wszyscy boimy. Każdy z nas jest narażony na koronawirusa. Między innymi pielęgniarki, ratownicy medyczni, sypanie salowe, a także cały personel pomocniczy szpitala, ponieważ bez nich szpital nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Ważne jest to, żeby pacjenci nas nie oszukiwali podczas diagnozy. Mam jakąś misję do spełnienia, prawda? Moje prywatne życie zmieniło się o 180 stopni. Wszyscy obawiamy się tego, że możemy narazić naszych najbliższych na chorobę. Mój mąż jest w Anglii, moje dzieci, moja wnuczka, nie widziałam się z nimi ponad miesiąc. Komunikujemy się tylko rozmowami telefonicznymi. W związku z tym, że jestem lekarzem, już od miesiąca nie widziałam się ze swoją babcią, ponieważ od razu zadecydowałam o tym, że należy ograniczyć ten kontakt ze względu na jej bezpieczeństwo, ponieważ mogę być bezobjawowym nosicielem wirusa. Tak naprawdę jestem zdana w tej chwili sama na siebie. Ludzie nam i tak dużo, uważam, pomagają. W tej chwili mamy ogromne wsparcie. Myślę, że każdy z nas w tym czasie może zrobić coś dla społeczeństwa. I takim działaniem jest właśnie zostanie w domu i ograniczenie aktywności na zewnątrz. Zostaję dla Was w pracy. Proszę, zostańcie dla mnie w domu. Szanowni Państwo, drogie wrocławianki, drodzy wrocławianie, zostańmy w domach, zrezygnujmy ze spotkań. Wiosna na nas poczeka, Wrocław na nas poczeka. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
ogromny stres.